Kongres Nowej Prawicy dostał się do Europarlamentu, czyli jakby nie było, zaczął uprawiać aktywną politykę. Czy nie przyszło panu do głowy na przykład, że no, mogłem nie odchodzić z polityki, byłbym teraz europosłem? Nie, nie przyszło mi, dlatego że ja nawet nie będąc członkiem Kongresu Nowej Prawicy, miałem propozycję kandydowania w tych wyborach, ale z niej nie skorzystałem, dlatego że dałem sobie słowo, że już nie będę nigdzie kandydował. Nie dlatego, żeby mi się ta firma nie podobała, tylko dlatego, że to jest dla mnie lepsze, unikanie takich ścisłych powiązań z partiami politycznymi jest dla mnie korzystniejsze jako dla publicysty. Bo gdybym był członkiem partii albo gdybym był członkiem klubu parlamentarnego, byłbym zobowiązany moralnie do lojalności wobec tej organizacji, w której biorę udział. I to by mnie krępowało jako publicystę. Natomiast nie będąc ani członkiem, ani uczestnikiem jakichś politycznych przedsięwzięć, do niczego nie jestem zobowiązany. Jeżeli zatem czytelnicy, czy słuchacze, czy widzowie widzą, że ja coś mówię, to mają większą pewność, że nie dlatego ja to mówię, że czegoś oczekuję, że będą na mnie na przykład głosowali czy coś, bo ja nie chcę od nich niczego, że jeśli coś mówię, to mówię dlatego, że no chcę to powiedzieć. Wygląda na to, że Kongres Nowej Prawicy zaczyna prowadzić w Polsce politykę. Patrząc na poparcie wśród młodzieży, wkrótce do tego grona może dołączyć również Ruch Narodowy. Zadam prowokacyjne pytanie. Czyimi agentami są działacze tych dwóch organizacji? Bo wielokrotnie powtarzał pan, że nie można w Polsce prowadzić polityki, nie będąc niczyim agentem. Do tej pory tak było. Do tej pory tak było, ale to nie znaczy, że tak musi być zawsze. Rzeczywiście, no, w spektakularny sposób zostało to potwierdzone. Na przykład pan Piskorski w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego, kampanii wyborczej, ujawnił, że Kongres Liberalno-Demokratyczny był finansowany przez niemiecką CDU. Ja podejrzewam, że niemiecka CDU była tylko pośrednikiem pieniędzy, w wypłacaniu pieniędzy pochodzących od niemieckiego wywiadu, który w ten sposób budował sobie tutaj potężne dzisiaj stronnictwo pruskie. Więc to nie są stwierdzenia gołosłowne. Rzeczywiście agentura w Polsce istniała i istnieje, ale to nie, ja nie twierdziłem nigdy, że agentura jest wszechmocna. Ona jest bardzo wpływowa i było, rzeczywiście do tej pory tak było, że niepodobne było prowadzenie skutecznej polityki, nie będąc niczym agentem. No ale to się może zmienić i być może, że taka zmiana, jesteśmy właśnie świadkami początków takiej zmiany. Wcale nie ma pewności, czy uprawianie polityki przez nową prawicę będzie skuteczne, bo to, wie pan, były takie głosy, natychmiast się zresztą podniosły, po tym też umiarkowanym bardzo sukcesie wyborczym, jaki Kongres Nowej Prawicy uzyskał. 7% to nie jest jakaś wielkość rzucająca na kolana, ale w każdym razie udało się Kongresowi Nowej Prawicy przekroczyć tę zaporową wielkość 5%, co było, jak pamiętam jeszcze z czasów UPR-owskich, zawsze taką zmorą, że borykaliśmy się z tym syndromem zmarnowanego głosu. To teraz już może odpaść. To może odpaść. Tak, ta bariera może już zostać przełamana, więc w tym sensie to jest łatwiej. Natomiast obawiam się, że Kongres Nowej Prawicy stanie się w tej chwili przedmiotem bardzo intensywnego zwalczania ze strony właśnie tajnych służb, które nie są zainteresowane zmianą ustroju politycznego w Polsce. Jeśli wziąć pod uwagę to, co
mówi prezes Mikke, że celem Kongresu Nowej Prawicy nie jest prosta zamiana rządu, że stryjek zamienił się kierkę na kijek, tylko zmiana ustroju. To znaczy odejście na przykład od kapitalizmu kompradorskiego ku zwyczajnemu kapitalizmowi. No nie wszyscy w Polsce muszą być tym zainteresowani. Myślę, że taki program będzie miał bardzo wielu potężnych przeciwników. No i zobaczymy, czy uda się tę blokadę ze strony tych potężnych przeciwników przełamać, co by świadczyło wtedy, że jednak tajne służby nie są wszechmogące, albo się nie uda, no i wtedy by to było smutne potwierdzenie mojej diagnozy dotychczasowej. Pana ulubiona teoria spiskowa nabiera wiarygodności w ostatnim czasie. I mówię tu o aferze podsłuchowej, czy choćby aktywności ostatnio biznesmena Zbigniewa Stanogi. Jak pan myśli, czy to jest dopiero wierzchołek góry lodowej? Myślę, że tak, dlatego że to, co się ukazało dotychczas, znaczy ta odsłona afery podsłuchowej, jeśli wierzyć doniesieniom, według których nagranych zostało co najmniej 900 godzin rozmów, no to to jest zaledwie rzeczywiście pierwsze poważne ostrzeżenie. I moim zdaniem nie pojawiło się ono przypadkowo akurat w tym czasie, bo przecież te rozmowy były nagrywane znacznie wcześniej. Pojawiło się to w czasie, kiedy Polska tak skwapliwie, żeby nie powiedzieć w podskokach, przyjęła ofertę prezydenta Obamy, ofertę podjęcia się w imieniu Stanów Zjednoczonych usług dywersyjnych w Europie Wschodniej. I to się spotkało i to natychmiast wywołało reakcję w postaci takiego pierwszego poważnego ostrzeżenia. Chcecie wojny, no to proszę bardzo, widzicie, mam was wszystkich na widelcu. No tak, być może, że taki komunikat chciał przekazać prezydent Putin. No i z takim komunikatem muszą się nasi umiewani przywódcy liczyć. Jeszcze druga warstwa tego jest. Otóż proszę zwrócić uwagę, że o ile Platforma Obywatelska wychodzi, czy jest poobijana w następstwie tej afery podsłuchowej, to pan prezydent Komorowski jest poza wszelkim podejrzeniem i wykreował się na arbitra sporów politycznych, rozdaje klapsy na prawo i lewo, prawda? No i nie jest wykluczone, że afera podsłuchowa zostanie wykorzystana do przegrupowania na politycznej scenie, bo jeśli Platforma Obywatelska zużyje się moralnie w następstwie ujawniania coraz to nowych materiałów, a nikt przecież nie wie dokładnie, co tam jest. Podobno bardzo interesujące są rozmowy pani Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA, panem Wojtunikiem, więc jeszcze nikt nie powiedział tu ostatniego słowa. I bardzo możliwe, że mocodawcy, czy dotychczasowi protektorzy Platformy Obywatelskiej dojdą do wniosku, że trzeba ją zacząć powoli rozmontowywać i na jej miejsce powołać jakąś nową formację. Być może zwiastunem tych planów są te kroki pojednawcze między Leszkiem Millerem i Januszem Palikotem i do tego dołączy ta pozostałości po Platformie Obywatelskiej, które pod zupełnie inną firmą, innym sztandarem zostaną przedstawione opinii publicznej jako ta nowa formacja, silna oczywiście, która poprowadzi nas ku świetlanej przyszłości. Nie wykluczam tego, tym bardziej, że obawiam się, iż historia ostatnio przyspieszyła, na co zresztą zwrócił uwagę pan minister Sikorski. No to znaczy również, że państwa poważne, które mają wobec Polski swoje plany, swoje projekty, niekoniecznie zbieżne z naszymi marzeniami czy z naszymi ambicjami, też zechcą te projekty zrealizować. No i będzie potrzebny w tym celu rząd, który to posłusznie wykona. I myślę, że w tym kierunku sytuacja ewoluuje. Te trzy pierwsze pytania dotyczące spraw bieżących to był tylko taki mały wstęp. Dziś chciałbym porozmawiać z panem na temat jednego konkretnego zagadnienia – wolności gospodarczej.
Jak pan myśli, ile zajęłoby ojcu Rydzykowi podziękowanie za pana felietony, gdyby co tydzień w Radiu Maryja bardzo mocno zacząłby pan promować ten dziki, drapieżny kapitalizm z prywatyzacją lasów i służby zdrowia na czele? Myślę, że jeśli chodzi o prywatyzację służby zdrowia, to niedługo, znaczy nie sądzę, żeby to spowodowało zdjęcie moich felietonów z anteny Radia Maryja. Myślę, że, znaczy nie myślę, wiem, że moje poglądy są ojcu Rydzykowi doskonale znane. Ja te poglądy głosiłem również i to nie raz w swoich felietonach i nigdy nie zostałem ucenzurowany. W Radio Maryja wygłaszane są różne poglądy, również i takie, które mnie się nie podobają. Ale rozumiem, że moje poglądy nie podobają się wielu osobom też, tego radia słuchającym. To jest dobre, że taki pluralizm tam panuje, dlatego że no, od tego są media, żeby tam były przedstawiane różne punkty widzenia. Więc ja nie oczekuję, że Radio Maryja się podda mojemu światłemu kierownictwu. Wystarczy mi, że będę tam dopuszczany do głosu. A już co ja z tym, nigdy ani ojciec Rydzyk, ani nikt inny z Radia Maryja nie sugerował mi na przykład tematyki felietonów. Nigdy się tak nie zdarzyło. Ja sam sobie tematy wybieram i sam wybieram ujęcie tematu. I nigdy nie zostałem, że tak powiem, ani ocenzurowany, ani ofuknięty, ani skarcony. W jednym tylko przypadku, kiedy była ta awantura w związku z Judejczykami. No to, ale to była burza w szklance wody. Poza tym jednym przypadkiem nie było nigdy żadnej ingerencji. Więc wolałbym w ten sposób tego nie ujmować, nie ustawiać Radia Maryja czy tego środowiska jako zdecydowanych przeciwników wolnej gospodarki w Polsce, bo nie sądzę, żeby tak było. Natomiast no, dobrze by było, gdyby poglądy wolnorynkowe znalazły tam większy rezonans. Niczego innego nie możemy oczekiwać, bo znaczy, poza zrozumieniem dla potrzeb gospodarki rynkowej w Polsce, bo to, co my mamy, to nie jest żaden wolny rynek, to jest karykatura wolnego rynku, co nie zawsze jest w tym środowisku dostatecznie rozumiane. Ale no, trzeba cierpliwie tłumaczyć. Ja zresztą się nie zrażam, bo tym, że trzeba cierpliwie tłumaczyć, bo nic innego od 20 paru lat nie robię. Więc można powiedzieć, że w takim cierpliwym tłumaczeniu nabrałem pewnej wprawy. No i na szczęście jeszcze dla mnie bardzo wielu słuchaczy, czytelników i widzów uważa, że nawet takie skomplikowane kwestie potrafię przedstawić w sposób przystępny. Również dla ludzi nie mających specjalistycznego przygotowania. No to jeśli tak jest, a wielu ludzi mi to mówi, no to jest duża zaleta. I dobrze, myślę, że nie ma potrzeby ustawiania się w kontrze. No bo jednak słuchacze czy widzowie telewizji Trwam Radia Maryja to są mimo wszystko osoby starsze na ogół, które jednak sceptycznie patrzą na te rozwiązania wolnorynkowe. Wie pan, trudno się im dziwić, dlatego że społeczeństwo polskie, zwłaszcza starsze pokolenie, było pod wielkim wpływem propagandy komunistycznej. Trzeba było wielkiej odporności psychicznej, żeby tej propagandzie podświadomie nawet się nie poddać. Po transformacji ustrojowej propaganda socjalistyczna, czy wręcz komunistyczna, płynie również z Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że pan Józef Barroso to był maoista, komunista w najbardziej radykalnej postaci. Pani Ashton to współpracowała z brytyjską partią komunistyczną. To nie jest tak, że tam komunistów nie ma. Są i są bardzo, że tak powiem, wpływowi, pełni wigoru i planów na przyszłość. Także ta propaganda płynie stamtąd. No i płynie od ugrupowań, które nazywają się prawicowymi.
ale w gruncie rzeczy są ugrupowaniami albo socjalistycznymi, albo przynajmniej etatystycznymi. Mam na myśli na przykład Prawo i Sprawiedliwość, które no, uchodzi za formację zaprzyjaźnioną z Radiem Maryja. To, mnie to nie dziwi, dlatego że no, Radio Maryja, które jest, i to ja trwam, która jest obiektem ataków, można powiedzieć, ze wszystkich stron, no chce mieć jakiś przyjaciół, żeby móc się oprzeć o jakąś ścianę i wiedzieć, że z tamtej strony nikt noża w plecy nie wbije, prawda? To jest naturalne. Gdyby na przykład Kongres Nowej Prawicy uzyskał taką pozycję na scenie politycznej jak Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest wykluczone, że nastąpiłaby zmiana tych preferencji. Także nie ma co, w polityce nie ma gniewu, tak jak w handlu nie ma gniewów. Trzeba po prostu zdawać sobie sprawę z tego, o co się walczy, nie mnożyć sobie wrogów ponad potrzebę i tyle. Bo młodzi ludzie jednak zaufali tym poglądom wolnorynkowym, są jakby odważniejsi. A może to dlatego, że oni nie do końca wiedzą, z czym to się je? To znaczy, że bez ciężkiej pracy w takim ustroju kapitalistycznym no, nie będzie kołaczy. Wie pan, bardzo dużo młodych Polaków wyemigrowało na Zachód. No i tam raczej pracują, z tego co wiem, i to dosyć ciężko, bo pracują w fabrykach, pracują na zmywakach. Ja odwiedzałem takie ośrodki emigracyjne, byłem w wielu miastach Anglii, w Irlandii, w Hiszpanii, także wiem, co mówię. To są ludzie, którzy ciężko pracują i to ich nie zraża. Tyle tylko, że dlaczego wyemigrowali? Nie dlatego, że nie chciało im się w Polsce pracować, tylko że w Polsce byli wypchnięci poza główny nurt życia gospodarczego. Właśnie nie mogli się włączyć w życie gospodarcze w Polsce. Tam te szanse dostali. I z tego, co wiem, to wykorzystują ją dosyć sprawnie. Mało, bardzo mało jest tam ludzi zdeklasowanych, znacznie, odsetek ludzi zdeklasowanych jest tam znacznie mniejszy niż w Polsce, to znaczy, że wyjeżdża elita. A ci, którzy są lepiej przygotowani, na przykład są lepiej wykształceni, znają dobrze język tego kraju, do którego pojechali, to nawet mają wysoką pozycję społeczną. Tak, jasne, ale chyba nie ma tam. Nie mamy tam do czynienia w Anglii czy Irlandii z gospodarką kapitalistyczną, taką rodem z programu UPR. Proszę pana, no nie mamy. To prawda. Teraz zresztą w ogóle jest bardzo trudno znaleźć państwo, które by stosowało zasady, o których mówi Kongres Nowej Prawicy. Dlatego, że socjalizm w XX wieku poczynił ogromne postępy. Warto jednak przyjrzeć się tym krajom, które najbardziej się rozwijają pod względem ekonomicznym. Mam na myśli na przykład Chiny. Otóż Chiny po tej transformacji ustrojowej, której ojcostwo przypisuje się Deng Xiaopingowi, rzeczywiście zastosował u siebie model taki, można powiedzieć, XIX-wieczny. Ja w Chinach nie byłem, natomiast byłem w Indochinach. I tam ten model chiński został zaadaptowany. No i tam się miałem okazję przekonać, jak to funkcjonuje. Więc to jest rzeczywiście taki model XIX-wieczny, który jest dosyć brutalny z pozoru, ale z drugiej strony daje ludziom możliwość stosunkowo szybkiego stanięcia na własnych nogach pod względem ekonomicznym. I to ludzie wykorzystują. Byłem teraz zimą w Australii i co się okazało? Na przykład w Australii Australia likwiduje swój przemysł samochodowy. Nie tylko takie australijskie marki samochodowe jak Holden, które były tam produkowane, rodzime, ale likwiduje też na przykład Toyota i inne firmy samochodowe likwidują montownie w Australii, tylko przenoszą do Chin
wszystko przenoszą do Chin. Więc to pokazuje, gdzie bije, że tak powiem, teraz serce gospodarki światowej, właśnie w takich krajach. I jeśli inne państwa się nie opamiętają, no to będą miały bardzo poważne problemy. Bo dlaczego właściwie coś trzeba by produkować w Hiszpanii, skoro Chińczycy to zrobią szybciej, taniej, sprawniej, prawda? No to w Hiszpanii bezrobocie wśród młodych ludzi sięga 50%. To jest problem nie tylko społeczny, nie tylko ekonomiczny, ale polityczny problem. W Chinach tego nie ma, w Indochinach tego nie ma, w Indiach tego nie ma. No i to pokazuje, w jakim kierunku powinny iść nasze poszukiwania. Jeszcze raz przypomnę, ja to przypominam przy wielu okazjach, dlatego mówię, że jeszcze raz przypomnę, radę, której udzielił w 90 roku parlamentarzystom Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Polsce, Milton Friedman. On powiedział, wtedy, kiedy jeszcze światło nie było oddzielone od ciemności, nikt nie wiedział, jak tu z komunizmu wychodzić i co robić, to on powiedział wtedy tak, że Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, jakie bogate kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były takie biedne jak Polska. I ta rada jest nadal aktualna. Tyle tylko, że uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej, która narzuca nam standardy tak zwane, to znaczy zmusza nas do zachowywania się tak, jakbyśmy byli bogatym krajem zachodnim, nam to uniemożliwia, a przynajmniej w znacznym stopniu utrudnia. I myślę, że nie powinniśmy się tym zrażać, że we wszystkich państwach socjalist zwyciężył, czy poczynił ogromne postępy. No bo jeśli by było dobrze, to nie trzeba było niczego zmieniać. A chcemy tę sytuację zmienić nie dlatego, że jest nam za dobrze, tylko jest nam źle. Mówiąc krótko, reforma, zasadnicza reforma w Polsce państwa. Państwo jest największym problemem w tej chwili dla gospodarki. Nie tylko w Polsce, w innych krajach też. Otóż zasadnicza reforma powinna polegać na przywróceniu ludziom władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają swoją pracą, a z której zostali podstępnie wyzuci w ciągu ostatnich 100 lat przez rosnącą armię swoich rzekomych dobroczyńców. I tyle. I to, no to reszta to są szczegóły, to są konkrety. Tak, tylko niektórzy ludzie mogą bać się tych rozwiązań. Dlaczego? Weźmy na przykład książkę do historii ze szkoły średniej i czytamy o Anglii w XIX wieku. Pracy poszukiwało wiele osób i dlatego robotnicy byli całkowicie uzależnieni od przedsiębiorców, otrzymywali niezwykle niskie pensje. Dzień pracy trwał nawet 14 godzin czy 16 godzin. Na przykład w Manchesterze ustawiono kary za podchodzenie do okna, picie wody czy rozmowy. Powszechnie zatrudniano dzieci w wieku lat 15. Więc tych deregulacji mogą się... Proszę pana, to prawda, tak było. Tak było. Jak byłem w Manchesterze, to zwiedzałem Muzeum Nauki i Przemysłu, bo tam jest. Tam Manchester już w tej chwili przestał być miastem przemysłowym. Z dawnego centrum przemysłu włókienniczego, jakim był Manchester, została już tylko fabryka Kołder. Wszystko inne się robi w Chinach. Ale jest tam Muzeum Nauki i Przemysłu. No i jeden z gmachów, bo tam jest kilka gmachów, był poświęcony życiu codziennemu w Manchesterze. W tym właśnie XIX-wiecznym Manchesterze, z okresu manchesteryzmu, który pan tu opisał przed chwilą. No i kiedy wszedłem do tego gmachu, to usłyszałem płacz dziecka. Dziecko zanoszące się od płaczu. I zaintrygowało mnie to, dlaczego to dziecko tak wyje strasznie. I na głos tego płaczącego dziecka już się kierowałem. No i wreszcie trafiłem. Okazało się, że to jest element ekspozycji. Ten fragment ekspozycji przedstawiał taką nędzną izbę właśnie w Manchesterze. Na barłogu leżał mężczyzna, taki wychudzony, nad którym pochylał się nędznie ubrany lekarz, o czym świadczyła torba lekarska.
a tej scenie przyglądała się reszta rodziny, to znaczy kobieta biednie ubrana, trzymająca zanoszące się od płaczu dziecko, właśnie to, a dwoje starszych dzieci stało obok i przyglądało się, ale nie temu ojcu, który tam leżał na barłogu, tylko świni, która z takiej miski coś tam zjadała. Otóż widać było, że ta świnia jest nadzieją tej rodziny na przeżycie. Zapewne warunki życia rodzin robotniczych w Manchesterze były bardzo trudne, bardzo ciężkie, wymagające od nich wiele poświęcenia. Ale ci ludzie głosowali nogami, uciekali ze wsi do tego Manchesteru, bo widocznie na wsi było jeszcze gorzej. Nie mogliby wyhodować świni, a ta świnia świadczy o tym, że mieli tyle nadwyżek żywności, że mogli wyhodować jeszcze świnie, oprócz tego, że przeżyli. Więc wedle stawu Grobla, przy dzisiejszych naszych przyzwyczajeniach do pewnego standardu życiowego, ówczesne warunki mogą wydawać się okrutne, nie do zniesienia. Nie sądzę zresztą, żeby była taka potrzeba powrotu do tamtych warunków. Nie chodzi o powrót do tamtych warunków, tylko chodzi o powrót do tamtych zasad. I tyle. No, do tamtych zasad gdzieniegdzie na świecie próbuje się powracać, tak jak pan właśnie wspomniał o Azji. No i to, że Azja, proszę zwrócić uwagę, jak wyglądały Chiny 30 lat temu w epoce rewolucji kulturalnej i jak wyglądają teraz. Przecież Chiny dokonały niebywałego skoku, jeśli chodzi o cywilizację, dorobek cywilizacyjny taki, no i dobrobyt. I dobrobyt. Przed jeszcze 30 lat temu bardzo trudno było spotkać na świecie turystę chińskiego, który podróżował dla przyjemności. Dzisiaj jest ich bardzo wielu. Chińczyków, którzy podróżują dla przyjemności. I to Chińczyków nie z Tajwanu, nie z Hongkongu, tylko z Chin kontynentalnych. Więc to świadczy o poziomie dobrobytu. Wie pan, nierówności społeczne zawsze są i będą. Nie chodzi o to, żeby je zlikwidować, bo to by było raz, że niemożliwe, a po drugie niepotrzebne. Chodzi o to tylko, żeby ogólny poziom dobrobytu społecznego wzrastał. Pamiętam, jak wielkim takim szokiem dla mnie było, jak pierwszy raz pojechałem do Paryża. To było w 1977 roku i zobaczyłem tam żebraka na polach elizejskich. To był żebrak, a więc na najniższym szczeblu społecznym żyjący człowiek, ale to był żebrak francuski. On żebrał, ale miał radio stereofoniczne, z którego słuchał sobie jakiegoś tam meczu. Proszę porównać sytuację tego żebraka francuskiego z sytuacją żebraka z Bangladeszu, który jest bosportek. Więc nawet żebrak korzysta z tego, że społeczeństwo jest bogate. Tak, ja znam tą retorykę tego postępu, tylko jeżeli jakiś przeciwnik tego ustroju wolnorynkowego usłyszy tego typu argumenty, natychmiast pokazuje obrazki czy zdjęcia tych wszystkich kobiet w Azji pracujących na maszynach po 16 godzin, bo takie obrazki można tam spotkać. Proszę pana, można i to mnie to nie gorszy. Jeżeli ktoś się chce dorobić, to musi pracować. No, wie pan, warto się zastanowić. Ja bym takiemu, wie pan, mądrali, postawił pytanie, co jest skuteczniejsze i etyczne, i bardziej etyczne. Czy przedłużona praca, czy zadłużanie następnych pokoleń. Bo taki pozorny dobrobyt Europy, krajów europejskich bierze się z tego, że żyjemy, współczesne pokolenie żyje na koszt przyszłych pokoleń. Podczas kiedy współczesne pokolenie Chińczyków buduje dobrobyt dla przyszłych pokoleń, to jest wielka różnica. No tak, tylko nawet kiedyś z panem rozmawiałem i mówił pan, że w takich warunkach prawdziwego wolnego rynku, jeżeli komuś nie podoba się kapitalista, może zmienić go na innego. I chciałbym zobaczyć, jak pan tak spokojnie tłumaczy tym wszystkim ciężko pracującym
ludziom na przykład w Chinach, że jeżeli wam się nie podoba tutaj praca po 16 godzin i spanie 10 osób w jednym pokoju, no to idźcie do innego. Proszę pana, idą właśnie, ze wsi się przenoszą do miast. Tam śpią, nie wiem, czy tam po 10 w jednym pokoju, ale wie pan, ja takie sceny widziałem nie w Chinach, bo mówię, nie byłem tam, ale widziałem w Paryżu w latach 70., kiedy pracowałem jako pikolak w restauracji i to w dodatku nielegalnie. Więc ja nie mieszkałem w 10 w jednym pokoju, ale widziałem takich, co tak mieszkali w 19 dzielnicy. Mnie było stać na to, żeby za 4 dniówki, jakie zarabiałem w tej restauracji jako pikolaka, to stanowisko pikolaka było jedno z najniższych. 4 dniówki mi wystarczały, żeby wynająć sobie tak zwany chambre de bonne i to w dobrej dzielnicy, w 8, tuż koło pól elizejskich. Więc wie pan, jak ktoś chce się dorobić, to musi pracować. Im wcześniej sobie to uświadomimy, tym lepiej dla nas, bo dobrobyt się bierze z pracy, a nie z tego, że się gdzieś należy, czy że się jakąś dotację dostanie. To z tego nie ma dobrobytu, a tym bardziej z zadłużania nas, przyszłych pokoleń. Bo ktoś będzie musiał to oddać kiedyś. Znaczy my sytuację w Chinach znamy, nawet mamy tam zaprzyjaźnionego Polaka, który też udzielił nam wywiadu. Polecam przy okazji widzom. Strona nazywa się Raport z Państwa Środka. Tylko próbuję się teraz wcielić w takie stereotypowe myślenie w Polsce. Bo jednak, jeżeli ktoś popatrzy na Chiny i widzi obrazki pracujących tam tych szwaczek czy kogoś, a zobaczy sobie jakąś Danię czy Norwegię, gdzie po prostu dostaje mieszkanie socjalne, nie musi nawet tam pracować, wszystko mu zapewnia. No to jednak kieruje swój wzrok na Danię. Wie pan, no jeśli ktoś... Powiem tak. Człowieka, który liczy na darmochę, że psim swędem się przez życie prześliźnie, pan nie przekona. Szkoda nawet czasu. Bo to jest filut, który liczy na to, że będzie żył na cudzy koszt. Takiego pan nie przekona. Mówię, nawet to szkoda sobie strzępić języka. Trzeba te perswazje kierować do ludzi normalnych, którzy nie chcą żyć na cudzy koszt, ale też nie chcą być niczyimi niewolnikami, bo człowiek, który chce żyć na cudzy koszt, musi się słuchać tego, kto mu to umożliwia. Prawda? Musi być jego niewolnikiem. No więc ja mówię we własnym imieniu, ja kieruję te perswazje do ludzi, którzy nie chcą być niewolnikami, którzy chcą być ludźmi wolnymi, którzy chcą stać na własnych nogach, a nie żyć z tego, że się uwieszą u pańskiej klamki. Takich ludzi jest całkiem sporo. Mam nadzieję, że ich liczba będzie rosła. Właśnie w młodym pokoleniu, które czuje podświadomie, nawet jak nie ma rozeznania jeszcze, że dotychczasowe postępowanie, w jakie wepchnęli nas nasi umiłowani przywódcy, prowadzi nas donikąd. To znaczy wpycha nas na równię pochyłą, na której się obsuwamy. Bo wie pan, no trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie są źródła bogactwa kraju. Rozmawiałem nie tak dawno z lekarzem weterynarii z Lubelszczyzny, z Bebrzyc, który im powiedział, że jeszcze 20 lat temu w Bełżycach było 300 krów. W tej chwili są 3. Więc pytam, z czegoś nie ma brać dobrobyt, jeżeli wszędzie tak będzie. Ja dużo jeżdżę po kraju, no i wszędzie, gdzie jestem, to pytam, z czego ta miejscowość żyje, kto tu jest największym pracodawcą, tak żeby się zorientować. No i obraz niezbyt zachęcający się wyłania. Na przykład w Łodzi największym pracodawcą jest uniwersytet. W Gdyni największym pracodawcą jest Urząd Miejski. W Skarżysku Kamiennej, które przecież miasto powstało wokół zakładów zbrojeniowych, największym pracodawcą jest firma, która się zajmuje segregacją używanej odzieży.
zatrudnia 800 osób i one tam segregują te odzież używaną. Co się nadaje, to wstawiają do lumpeksów, resztę przerabiają na czyściwo do maszyn. No ale to jakiś dobrobyt z tego się wyłania. Jeżeli się nie oduczymy, że tak powiem, nadziei, że ktoś sypnie złotem i znowu będzie jak Zagierka, to zginiemy po prostu. Świat nie będzie czekał, aż my się namyślimy. A jak pan myśli, czy gdyby teraz wprowadzono w Polsce ten dziki, taki drapieżny kapitalizm, to czy mielibyśmy do czynienia z takimi właśnie sytuacjami, jak powiedzmy teraz w tej Azji, że powiedzmy dziś Polak, pokazano by mu Polskę za rok kapitalistyczną i by się przestraszył tego obrazu, że może go spotkać tak ciężka praca, gdzie niektórych Polaków może spotkać. Wie pan, nie sądzę, żeby to był jakiś przykład odstraszający, bo przypominam sobie rok 81, kiedy Solidarność, która już powstała, domagała się wolnych sobót. No i z tego powodu upadł rząd premiera Józefa Pinkowskiego, który nie chciał się na te wolne soboty zgodzić. Kiedy w 89 roku, a więc kilka lat zaledwie później, sprywatyzowano handel, bo okazało się, że ludzie pracują, ci, co mieli tam sklepy prywatne, pracują i w soboty, i w niedzielę, i to bez żadnego bata nad nimi. I była szansa, że można w sobotę zarobić, no to pracowali. Była szansa, że można zarobić w niedzielę, to pracowali w niedzielę. Była szansa, że można zarobić w nocy, to mieli otwarte sklepy w nocy. Więc wie pan, ludzi na ogół nie trzeba zachęcać do tego, żeby postępowali zgodnie ze swoim interesem. Często muszą ciężko pracować. Opowiadał mi taki przedsiębiorca zatrudniający ludzi, wie pan, że były w latach 90. tak zwane zatory płatnicze. No i on przed świętami Bożego Narodzenia, stając dosłownie na głowie, wydobył, mimo zatorów płatniczych, wydobył pieniądze na wypłaty dla pracowników. A sam spędził święta ze swoją rodziną przy chlebie ze smalcem. Bywa i tak. Bywa i tak. Wie pan, w gospodarce, zwłaszcza kapitanami gospodarki, powinni być ludzie zahartowani, których byle co nie przestraszy, ani nie zniechęci. I powiem więcej, że jeśli są, to tak jak w wojsku, po czym poznać dobrego dowódcę i po czym poznać złego? Zły dowódca mówi naprzód, a dobry dowódca mówi za mną. Wiele współczesnych rządów zmierzało do tej takiej pełnej gospodarki wolnorynkowej. Właśnie te wspomniane Chiny, choć nie do końca, bo na przykład w Chinach państwo współfinansuje leczenie osób starszych, czy szkoły są na przykład państwowe. W Chile Pinochet mógł robić co chce, a jednak też nie poszedł na całość. A byli to, chyba przyzna pan, te rządy są ludzi, to są rządy ludzi mądrych. A co się powstrzymuje mimo wszystko? Wie pan, no, uwarunkowania polityczne. Uwarunkowania polityczne. Bardzo możliwe, że... Zresztą, wie pan, może być tak, że rząd chiński... Ja mówię, nie byłem w Chinach, więc nie będę się wymądrzał, ale dopuszczam taką myśl, że rząd chiński traktuje edukację jako taką forsowną edukację, możliwie jak najszerszą, jako inwestycję w kapitał ludzki. To jest możliwe. Z tym, że wie pan, no w Polsce mamy też inwestowanie w kapitał ludzki, co się wyraża na przykład w takim dosyć wysokim procencie tak zwanej skolaryzacji, to znaczy jest bardzo dużo studentów, jest bardzo dużo tam tych. No ale co oni studiują? Na przykład, no nie wiem, zarządzanie. To jest albo tam organizacje,
O, teraz słuchałem w radio, nawet powstał taki nowy kierunek, zarządzanie obiektami sportowymi. Wie pan, że magister zarządzania, albo doktoryzować się z tego i habilitować. No, kiedyś to, wie pan, pan Józio zarządzał obiektem sportowym, basenem na przykład, i to bez żadnych magisteriów. Teraz to są takie wyższe szkoły gotowania na gazie. Nie wiem, po co to komu potrzebne, znaczy właścicielom tych uczelni jest to niewątpliwie potrzebne. Natomiast jaki ci ludzie będą mieli pożytek z tego? No taki, że wiem, znaczy zdaję sobie sprawę, jaki z tego może być pożytek. Ponieważ przepisy uzależniają na przykład w różnych służbach państwowych awans zawodowy od posiadania wyższego wykształcenia, to bardzo wielu tym ludziom zależy na tym, żeby mieć papierek o wyższym wykształceniu, nawet jeśli to jest właśnie wyższa szkoła gotowania na gazie. Mają magisterium z gotowania na gazie, no i w związku z tym spełniają te ustawowe kryteria, mogą awansować, mogą być na przykład kierownikami placówek Straży Granicznej czy Urzędu Celnego, bo o ile mi wiadomo, tam są takie wymagania. Po co to potrzebne? Nie wiem. Jest to bardzo... Uważam, że to jest marnotrawienie sił czy środków, które mogą być z większym pożytkiem wykorzystane. I no... Wie pan, to jest... Właściwie prosta reguła. Dobrobyt wymaga pracy, ale pracy pożytecznej. A jak odróżnić pracę pożyteczną od tej niepożytecznej? Kryterium jest bardzo proste. Jeśli za pracę, za owoce tej pracy inny człowiek dobrowolnie gotów jest zapłacić, to znaczy, że ta praca jest pożyteczna. Jeśli takich się nie znajdzie, to znaczy, że ta praca nie jest pożyteczna. I tyle. Maurycy Rothbard zwrócił uwagę, że w gospodarce rynkowej każdy człowiek, jeśli chce osiągnąć zysk, zaspokoić żądzę zysku, to musi wyświadczyć jakąś przysługę drugiemu człowiekowi. Sprzedać mu to, czego tamten potrzebuje, wyświadczyć mu jakąś przysługę, na przykład wyleczyć go z choroby, uszyć mu ubranie, popilnować mu dziecka, przewieźć go z miejsca na miejsce, prawda? Z wyjątkiem jednej grupy społecznej, która swoje dochody wymusza siłą. To są funkcjonariusze publiczni. Otóż liczba funkcjonariuszy publicznych z roku na rok rośnie, również w Polsce, i to jest objaw niepokojący. Bo to jest właśnie ta armia rzekomych dobroczyńców, którzy przechwytują władzę nad bogactwem z rąk ludzi, którzy to bogactwo wytwarzają swoją pracą. Podam przykład. W 1913 roku za najbardziej fiskalne państwo świata uchodziła monarchia austro-węgierska. Ale nawet w tym najbardziej fiskalnym państwie świata dzień wolności podatkowej, a więc moment, w którym obywatel czy tam poddany najjaśniejszego pana zarobił na wszystkie podatki, jakich ówczesne państwo od niego oczekiwało, w Galicji dla wiejskiego rzemieślnika, więc dajmy na to wiejskiego kowala, przypadał na przełomie stycznia i lutego. Teraz Dzień Wolności Podatkowej w Polsce przypada pod koniec czerwca. Więc to pokazuje, jak wiele, a to tylko chodzi o podatki, bo nie doliczamy do tego jeszcze na przykład przymusowych składek na ubezpieczenie społeczne. Bo wtedy by Dzień Wolności Podatkowej przypadał gdzieś pod koniec listopada. Tak, tylko uciekł pan trochę od meritum. Tak. Co powstrzymało na przykład Pinocheta, że nie sprywatyzował głównej spółki miedziowej? A mógł chyba. Miał doradztwo Friedmana. Wie pan, nie wiem. No, być może, że powstrzymało go konieczność rozdzielenia synekur między uczestników zaplecza politycznego, którego popierało. Bo jak wiadomo,
król musi swoich dworzan jakoś, wie pan, uposażać. No a z czego miałby ich uposażać, jakby państwo niczego nie miało? Proszę, warto posłuchać tego, co mówili podczas tych podsłuchanych rozmów przedstawiciele spółek Skarbu Państwa. Otóż to są synekury dla zaplecza politycznego. I myślę, że to jest główny powód, dla którego nawet takie radykalne rządy jak generała Pinocheta w Chile przed pewnymi krokami prywatyzacyjnymi się powstrzymały. Myślę, że to go skłoniło, chociaż generał Pinochet mu się nie zwierzał, ale tak przypuszczam, że w Chile jest pod tym względem tak samo jak w Polsce. Pojawiają się takie głosy, to znaczy niektórzy ludzie kojarzą ten kapitalizm z uwagi na to, że może tam dojść do wyzysku niektórych ludzi, z Żydami. Nawet pokazałem panu tutaj przed wywiadem, że na tabliczce Unii Polityki Realnej w latach 90. tam ktoś markerem wyzywał PR od Żydów. Dzisiaj też można takie głosy usłyszeć. Skąd to się bierze? Wie pan, jest mnóstwo ludzi, którzy uważają, że wszystkiemu na świecie winni są Żydzi. Myślę, że takich ludzi dużo nie ma, bo ten pogląd nie wytrzymuje krytyki już na pierwszy rzut oka. Na przykład na świecie się zdarzają wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami, pożary, powodzie. Żydzi na ogół nie mają z tym nic wspólnego, chyba że akurat są ofiarami tam trzęsień ziemi, czy powodzi, czy pożaru. Natomiast faktem jest, że Żydzi mają spore wpływy na przykład w świecie finansów. To nie jest żadna tajemnica, czy w świecie mediów, czy przemysłu rozrywkowego. Sami Żydzi takie spojrzenia krytykują jako antysemickie. Ale moim zdaniem to nie jest żaden antysemityzm, to jest spostrzegawczość po prostu. Panuje takie przekonanie, że na takim dzikim kapitalizmie to Żydzi by żerowali. Moim zdaniem nie, tak nie jest. Dlatego, że właśnie czym się różni kapitalizm zwyczajny od kapitalizmu kompradorskiego, tego takiego, jak jest u nas. Że w kapitalizmie zwyczajnym o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania tam decydują zalety człowieka, a nie to, czy on na przykład dostanie kredyt z banku, czy nie. Proszę zwrócić uwagę, że w miarę odchodzenia od tego XIX-wiecznego modelu kapitalizmu zmienia się też obsada, że tak powiem, głównych postaci życia gospodarczego. O ile w wieku XIX taką główną postacią życia gospodarczego to był fabrykant, to był inżynier, a teraz przedsiębiorca to jest taki chłopiec na posyłki. On drży przed byle urzędnikiem państwowym, Urzędu Skarbowego. Inżynier w ogóle się nie liczy. Natomiast główną postacią życia gospodarczego jest grandziarz finansowy. I z szybkością światła przenoszone są informacje, że jakiś jeden grandziarz wykiwał drugiego na giełdzie. I to, ponieważ te wiadomości są przenoszone z szybkością światła, to ludzie myślą, że to szalenie ważne jest. Tymczasem to nie jest ważne. Ja pamiętam, że kiedy był taki krach na giełdach Dalekiego Wschodu, to miałem nadzieję, że to może być taka ozdrowieńcza katastrofa, że znowu się zacznie liczyć to, ile kto produkuje stali, mięsa, ropy i tak dalej, a nie... Który grandziarz, którego wykiwał na giełdzie? Bo to nie jest żadna ważna informacja gospodarcza. Oczywiście w sytuacji, kiedy źródłem iluzji płynności finansowej państwa jest powiększanie długu publicznego, to oczywiście takie informacje mają znaczenie.
stopy procentowe i tak dalej, to mają znaczenie, tak, bo to od tego dużo zależy. Ale w takiej zdrowej gospodarce to już niekoniecznie. Ale to jednak Żydzi przed wojną zdominowali drobny handel w Polsce. Wie pan, no zdominowali chociażby z tego względu, że to była zresztą historyczna taka konsekwencja pewnego modelu ekonomicznego, który istniał w Polsce przedrozbiorowej jeszcze. Warto sięgnąć do książki Aleksandra Sołżenicyna, 200 lat razem, bo on tam tę przyczynę eksponuje. Otóż model ekonomiczny Polski przedrozbiorowej wyglądał tak, że głównymi postaciami, że tak powiem, życia gospodarczego to była szlachta, znaczy właściciele folwarków, którzy, te folwarki były bardzo duże, bo wielcy latyfundyści to mieli i miasta całe i tam, no i tu rzemieślnicy byli i Żydzi się zajmowali pośrednictwem handlowym, albo pędzeniem wódki i wyszynkiem, albo pośrednictwem handlowym. W związku z tym mieli bardzo duże doświadczenie w tym wszystkim. Natomiast, no i to oczywiście w Polsce przedwojennej rodziło duże napięcia społeczne na tym tle i polityczne. Zresztą nie tylko w Polsce. Ta sprawa była przedmiotem i rozmaitych kontrowersji, i troski rozmaitych polityków, którzy proponowali rozmaite rozwiązania, poczynając od najbardziej radykalnego, jaki zaproponował wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler, żeby po prostu Żydów wszystkich wybić, aż do takich, no, mniej, żeby ten monopol przełamać. W Polsce na przykład było to skierowane na przełamanie tego monopolu. Więc, wie pan, zawsze jest, zresztą tam, gdzie Żydów nie ma, no to są na przykład Ormianie. W Azji rolę Żydów pełnią Chińczycy. W Afryce rolę Żydów pełnią Hindusi. Zawsze ktoś jest, kto ma większy dryg do handlu. No i cóż pan na to poradzi? Trzeba się, jeżeli ktoś nie chce, żeby go Żydzi zdominowali, to niech się od nich uczy, jak się to robi. Okej, a wspomniał pan, że niektórych ludzi, no, nawet pan nie próbuje przekonywać do tego, że można się bogacić tylko własną pracą. Że taki są ludzie, których nawet nie warto przekonywać. No człowieka, który chce żyć na cudzy koszt, to pan nie przekona. Złodzieja pan nie przekona, żeby nie kradł. Tylko czy to nie jest aktualnie trochę tak, że społeczeństwo socjalizowało się już do tego stopnia, że taka retoryka wolnorynkowa, no, trafia do kilku, może w porywach kilkunastu procent ludzi i nie wprowadzimy już, jest powiedzmy, no nie wiem, może za późno tego typu ustrój i rolą takich ludzi jak pan jest po prostu zaszczepienie przedsiębiorczości w tych kilku procentach ludzi po to, żeby oni jeszcze trzymali na nogach państwo. Wie pan, ja nie jestem aż takim pesymistą mimo wszystko. Wszystko zależy od tego, zresztą nie jestem też, wie pan, ultrasem demokracji. Być może, że zwłaszcza w sytuacji, kiedy większość ludzi, nieznaczna większość, ale większość ludzi żyje w jakiś sposób z pieniędzy podatkowych, bardzo trudno byłoby przeforsować takie radykalne rozwiązania wolnorynkowe przy zastosowaniu procedur demokratycznych, bo oni się nie dadzą przekonać. Oni będą chcieli żyć na cudzy koszt i co im pan zrobi? Zawsze pana przegłosują. Natomiast dlatego uważam, że dla dobra kraju nawet rezygnacja czy czasowe zawieszenie procedur demokratycznych wcale by nie było jakimś rozwiązaniem niedopuszczalnym. Stefan Kisielewski kiedyś miał tak swoim zwyczajem wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm.
pan. No, dlaczego nie? Dlaczego nie? Ci tacy, ci, którzy by się w warunkach demokratycznych temu opierali, jakby zobaczyli, że to przynosi korzyści, to by się nawrócili. Ale czekać na to, aż oni się nawrócą, to możemy po prostu się nie doczekać. Ale no powiedzmy, że mamy te kilka czy kilkanaście procent osób przekonanych. To mniej lub bardziej gospodarki tej wolnorynkowej, mniej lub bardziej skrajnej. I ci ludzie podejmują polemikę w szkole, w rodzinie czy w pracy z ludźmi nieprzekonanymi, których, jak pan mówi, ciężko przekonać, czy nawet nie da się przekonać. I jakby ten człowiek, jakby całe życie obydwu tych ludzi może minąć, i ten nieprzekonany ciągle nie zrozumie, ponieważ tak, no powiedzmy pierwsze 20 lat przemieszkał z rodzicami w Polsce, następne 20 lat na zasiłku w Anglii, kolejne 15 przemieszka w Norwegii i on no, przez całe życie nie zauważy potrzeby pracy, bo miał dobrobyt czy to z zasiłku, czy to z jakiejś tam czy tego typu świadczeń. Proszę pana, dlatego nie ma co zwracać na tych ludzi uwagi. Jeśli, wie pan, bo to jest groch o ścianę. Dlatego powiadam jeszcze raz, ja nie jestem ultrasem demokracji. W ogóle w warunkach demokratycznych trzeba przekonać do jakiegokolwiek, do najbardziej oczywistego, trzeba przekonać kilka milionów ludzi, żeby można było to realizować. No, a w warunkach na przykład dyktatury, to trzeba przekonać jednego człowieka, to może potrwać godzinę. I tyle. Więc w pewnym sensie jest to łatwiejsze. Gdyby tak generał Pinochet na przykład metodami demokratycznymi próbował przekonywać zwolenników prezydenta Allende, że powinni zmienić swój sposób postępowania, to być może do dzisiaj ci ajendyści tam rządzili. On po prostu się w to nie bawił, tylko ich spędził na stadiony i tyle. Nie mówię, żeby takie radykalne sposoby stosować, ale wskazuje na to, że czasami droga na skróty może być skuteczniejsza. I no chyba, że uznamy, iż demokracja polityczna jest taką, tak świętością, że nie można się na nią zamachnąć. Ale są na świecie państwa, w których demokracja polityczna pozostawia, najdelikatniej mówiąc, wiele do życzenia. No chociażby Chiny wspomniane. Tam partia komunistyczna trzyma wszystkich krótko. Natomiast w gospodarce panuje pełny luz. Podobnie było w Rosji na przełomie wieku XIX i XX. Tam no, panowało w polityce samodzierżawie, nie było demokracji. Tam ograniczona taka potem funkcjonowała. Natomiast w gospodarce był pełny luz. Jak ktoś nie chciał cara zabić, to właśnie mógł robić co chciał. No i Rosja się bardzo dynamicznie rozwijała wtedy. Okej, to już na sam koniec takie pytanie, bo być może niektórzy nawet przez całe życie nie zrozumieją tej retoryki, że tylko własną pracą można do czegoś dojść, bo mogą na przykład żyć na zachodzie, na świadczeniach socjalnych, ale na przykład mogą się w danym państwie spotkać z problemem długu publicznego. Można im to tłumaczyć, a oni powiedzą, że a to jakiś tam dług publiczny, to tego nie trzeba spłacać, on tam sobie narasta i co, i nic. I jaka będzie konsekwencja, na przykład, gdy pęknie ta bańka długu publicznego? Nie wiem, wie pan, no jeszcze raz powtórzę. Ludzie, którzy nie rozumieją podstawowej rzeczy, że dobrobyt się bierze z pracy, nie ma co ich zdaniem się kierować, bo oni nas zaprowadzą donikąd. Trzeba się kierować rozsądkiem, a nie tym, co, wie pan, powiedzą panu jacyś durnie, bo ludzie, którzy nie rozumieją, że dobrobyt się bierze z pracy, to są durnie. Więc przekonywać durnia to jest, wie pan, zajęcie jałowe. Szkoda czasu.
Durnia, no wie pan, oni oczywiście mają takie same uprawnienia, dlatego ten świat tak wygląda, że w demokracji dureń ma tyle samo do powiedzenia, co człowiek roztropny. No to nie dlatego właśnie jest tak źle, że jest inaczej, chyba właśnie dlatego. No ale ten dureń może mi powiedzieć, że nie interesuje go publiczny. No, na pewno tak panu powie. Na pewno tak panu powie. Ja chciałbym mu załóżmy wytłumaczyć, że powinien go interesować, ponieważ dotknie go. Pytanie jak? No, wie pan, tłumaczyć mu jak chłop krowie, że on będzie musiał, znaczy on to może nie, jak jest na przykład w takim wieku jak ja, ale na przykład jego dziecko czy jego wnuki będą musiały za to zapłacić. Będą tym obciążone. Więc być może, że on to zrozumie, a być może, że nie zrozumie, bo nie będzie chciał tego zrozumieć, bo bardzo wielu ludzi nie przyjmuje do wiadomości pewnych oczywistości, bo wtedy by musieli zmienić sposób postępowania. Więc wolą udawać, że nie rozumieją. Ale powiadam, to są albo durnie, albo ludzie pozbawieni dobrej woli. I w jednym, i w drugim przypadku przekonywanie ich mija się z celem. Rozumiem, także zostawiamy jednych i drugich samym sobie, a życie pokaże, tak? Nie, nie, że życie pokaże. Powinniśmy się zwracać do ludzi rozsądnych, do ludzi myślących. Wcale nie jest ich tak mało. No i dzięki współpracy z nimi próbować zmieniać rzeczywistość. Bo z durniami pan nic nie zrobi.